Dzień dobry, tu dzień rago. Dzisiaj pokażę Wam Medusa Tower podczas respa razy 2. Respa razy 2 to jest ten resp, na którym wszystko się respi dwa razy szybciej niż w normalny dzień na normalnym terenie. Dla niektórych jest to resp razy 4, a ja będę to nazywał respem razy 2, bo to jest po prostu dwa razy szybszy resp do standardowego respa. I Medusa Tower normalny dzień, jak przychodzę expić, to muszę biegać po 5 piętrach, czy tam po 4 piętrach, żeby mi ten resp wyrabiał tutaj. I jest spoko i kręci się taki sam exp, jak kręcę teraz, bardzo podobny. Tylko że dużo więcej biegania i bicia, dużo więcej pięter, no więcej po prostu trzeba się przemieszczać i tak dalej. I jeżeli na przykład przyjdziemy to na respie przyspieszonym i trafi nam się prey na meduzy, to wtedy polecam bicie tylko trzech pięter od góry, tych właśnie, które teraz pokazuję, albo serpenty, jak nam wpadną, to bijemy tylko te trzy piętra od góry, żeby zoptymalizować ilość zabitych tych potworków, które mamy na preya. Czyli wtedy będzie ten exp na Marus i będzie on dużo, dużo większy. Więc jeżeli tutaj w standardzie mamy powiedzmy te 3 miliony bez żadnych prey i chcemy sobie właśnie nabić więcej expa, bo trafiło nam się meduzy, no to bijemy tylko te 3 piętra od góry. Jeżeli chcemy szybko wbić bestiariusza, na przykład tylko na serpenty i na meduzy, no to też bijemy tylko te 3 piętra od góry, bo macie już behemoty nabite. I tak dalej, i tak dalej. Więc mniej więcej tak to wygląda podczas respa przyspieszonego, że dużo łatwiej jest zrobić na przykład jakiegoś moba na bestiariusz, albo wykorzystać ten bonus spreja, który nam da więcej, jeżeli będziemy się właśnie przemieszczać mniej i bić więcej tego samego rodzaju potworków. I to samo się będzie odnosiło właśnie i na tych piętrach, o przepraszam, jeszcze używamy garlika. Bijąc te trzy piętra od góry używamy garlik ringa i jeszcze można gitarkę nosić pod shieldem, jeżeli macie tą z Asur. Ja akurat nie mam, ale jak ktoś ma, to spoko. I teraz jest druga opcja bicia tego respa, właśnie bicie tych pięter tutaj z behemotami. I tutaj już na tym piętrze nosimy Werewolf Amulet, bo jednak jest tu mało serpentów, a dużo behemotów, a one biją bardzo fizycznie. I tutaj ja na to piętro przekładam amulety, po prostu na to piętro zakładam Werewolfa, a jak idę tutaj na piętro wyżej, to zakładam garlic, bo tutaj już jest trochę większy miks. I tutaj jak wam się trafi właśnie prey na behemoty, albo chcecie zrobić bestiariusz na behemoty, to bardziej to lepiej wam biegać po tym piętrze, między tymi dwoma właśnie piętrami, ewentualnie jeszcze tam schodzić piętro niżej, gdzie są behemoty i omnimory, jeżeli macie właśnie preya na behemoty. U nas akurat na serwerze jest w miarę szybki resp, bo też resp na oprócz tego, że jest razy dwa, to też zależy od tego, ile osób jest online i tak dalej, więc u nas całkiem wszystko szybko się respi. Podczas tego dodatkowo dzięki temu, że jest sporo graczy u nas online, ale to nie wiem, ile u was ludzi gra online, więc to też jest ważna sprawa, że resp jest też zależny od ilości właśnie graczy. Ja staram się też leczyć podczas tego expa tutaj na ultimate'ach i oszczędzać suprimy, szczególnie że wiecie, że teraz ceny potów poszły do góry, no i trzeba sobie oszczędzać, trzeba sobie jakoś tam radzić i z tą inflacją tibijską, więc jakoś zawsze ja tam bardzo mało tych suprimów staram się używać na expa i korzystam dużo z ultimate'ów, które skupuję z marketu trochę taniej niż ze sklepu, więc i tak wychodzi to dużo lepiej. No nic. To takie przemyślenia moje na temat Medusa Tower. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.